zbliża się kolejne święto, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Będziemy je obchodzić już po raz 10. Z pewnością będą to uroczystości państwowe, centralne, także lokalne, gdzie niegdzie także samorządowe, ale najważniejsze będą inicjatywy oddolne, społeczne. I co jest ciekawe, to święto przekroczyło już dawno granice państwowe. Wśród Polonii rozsianej na całym świecie organizowane są marsze, biegi, wiece spontaniczne. Nikt tych ludzi do tego nie zmusza, a jednak to święto trwa. Ale mamy bardzo niepokojące zjawisko. Z drugiej strony występuje olbrzymia reaktywacja komuny. Jest wprost sabat czarownic, to się dzieje po stronie komunistycznej, bo trudno to nazwać postkomunistyczną. Oni nie są po, oni są w trakcie tego samego ustroju. Dopóki żyją członkowie Biura Politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, członkowie Komitetu Centralnego, komitetów uczelnianych, komitetów wojewódzkich i organizują, biorą udział w seansach nienawiści, to jest cały czas kampania komunistyczna. Przoduje w tym takie pismo, tygodnik, który obecnie wychodzi pod nazwą Przegląd, dawny przegląd tygodniowy. Pismo założone w stanie wojennym z polecenia i z poparciem towarzysza Mieczysława Rakowskiego, które po roku 1989 zostało, jak wiele wówczas innych składników majątku narodowego, sprywatyzowane przez tak zwaną spółdzielnię, którą stworzyła redakcja tego pisma. I to pismo trwa do dziś. Dziś mało kto kojarzy, skąd się to pismo wzięło, jakie ma zaszłości, jakie ma korzenie, jaką ma historię. Jest traktowane jako jedno z wielu. Po prostu pismo wychodzące we współczesnej Polsce. I co roku w okolicach 1 marca, w okolicach Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych, to pismo przoduje w tych seansach nienawiści. Poświęca swoje łamy. A to majorowi Zygmuntowi Szendzielarzowi Łupaszce, a to kapitanowi Romualdowi Rajsowi Buremu, a w tym roku mamy atak na majora Józefa Kurasia Ognia. Atak wyjątkowo skandaliczny, wyjątkowo obrzydliwy, dlatego że mając do wyboru źródła, które z jednej strony traktują legendę Ognia pozytywnie, z drugiej negatywnie, powinno się pokazać obie strony, ale przede wszystkim powinno się operować na dokumentach. Pokazać to, jak było i co było, nie na podstawie propagandy, a na podstawie tego, co wiemy, co jeszcze możemy ustalić. I jak zwykle w przypadku majora Ognia mamy do czynienia z tak zwanymi notatkami. Ogień rzeczywiście na każdym prawie postoju miał notes, w którym notował najważniejsze wydarzenia. To jest uwiecznione także na zdjęciach, to znamy także z przekazów jego żołnierzy, tylko powoływanie się na to jest nieuprawnione, jest czymś niedopuszczalnym, dlatego że po roku 1947, gdy ten notatnik został przejęty przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, o tym nie wiemy, gdzie znajduje się i gdzie podział się oryginał. Notatki, rzekome notatki majora Ognia zostały wydane drukiem przez szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, pułkownika Stanisława Wałacha, zostały wydrukowane przez Władysława Machejka, pseudopropagandzistę komunistycznego, który może nie był literatem i wysokich lotów umysłowych nie reprezentował, ale politgramota komunistyczna z tego wychodziła. I tymi przekazami, które nam zostawili pułkownik UB i sekretarz Polskiej Partii Robotniczej w Miechowie Władysław Machejek, a później działacz Związku Literatów Polskich, oczywiście komunistycznych w Polsce, to cały czas funkcjonuje w obiegu publicznym jako źródło wiedzy o majorze Ogniu. Te odpisy, na które wszyscy się powołują, są sfałszowane. Co do tego nie ma wątpliwości. Dlatego, że po pierwsze, Józef Kuraś notował odręcznie. Nie siedział na maszynie, nie pisał na polankach gdzieś na miejscach postoju, tylko widać wyraźnie, że notował w jakimś notesie i to są zapiski odręczne. Znamy tylko i wyłącznie odpis sporządzony przez majora Wróblewskiego z Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie z 1947 roku, dokonany tuż po śmierci majora Ognia w lutym 1947 roku. Do tej pory nigdy i nigdzie nie został ujawniony oryginał tych notatek, czyli ich po prostu nie ma. Dlaczego mamy prawo sądzić i mówić o tym, że jest to tekst sfałszowany? Dlatego, że tam jest brak następstwa czasu. Jeśli Józef Kuraś Ogień notował na bieżąco,
to notował to, co się działo danego dnia czy w ciągu ostatnich dni. Po miesiącu, po dwóch czy po trzech nie dokonywał wpisów dotyczących spraw wstecznych, zupełnie innych dat, tak jakby sobie przypomniał i nagle gdzieś w te notatki wpasowywał rzeczy, które nie szły według kolejności. To jest pomieszanie z poplątaniem. Poza tym jeszcze na przykład Władysław Machejek całkowicie ten tekst znany z odpisu, który został złożony w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, jeszcze do tego go pokaleczył. Powstawiał swoje rzeczy lub powyrzucał to, co mu do tej treści nie pasowało. Propagandystów, którzy zajmują się ogniem, to w ogóle nie interesuje. O, mamy tu dowody zbrodni. Przecież sam na siebie napisał. Także te notatki są całkowicie do zakwestionowania, ale to trzeba z drugiej strony mieć ludzi do poważnej dyskusji, którzy rozmawiać chcą, którzy rozmawiać na takie tematy potrafią. W tymże przeglądzie jest także opublikowany list czy testament żołnierzy Armii Krajowej z tamtego terenu, który całkowicie w czambuł potępia majora Ognia. Całe 8 sztuk akowców lub rzekomych akowców taki dokument sporządziło, złożyło w jednej z parafii, zostało to poświadczone podpisem miejscowego księdza i następnie zaginęło. Znamy znowu to tylko z odpisów. Co ci akowcy czy rzekomi akowcy o Ogniu wypisywali, to nie będę tu powtarzał, bo to jest znowu żywcem przepisywane z tych odpisów notatek Ognia, z odpisów fałszowanych. W dodatku o jakości i wiedzy tych ludzi świadczy fakt, że przypisują mu uczestnictwo w Narodowych Siłach Zbrojnych, których Ogień nigdy nie był. W związku z tym znowu to jest wiedza niemerytoryczna, wiedza propagandowa, nie nadająca się do jakiejkolwiek normalnej, poważnej dyskusji. I ta kampania nienawiści wokół majora Ognia trwa także po roku 90. Jest książka, której dwukrotny towarzysz, członek PZPR Jacek Kuroń wypróżnił się za przeproszeniem propagandowo, także zabierając głos w tej sprawie, fałszując wszystko, co tylko było możliwe na temat Józefa Kurasia Ognia. Teraz mamy do czynienia z tymże artykułem w przeglądzie, w tygodniku Przegląd, ale to nie wszystko. Dodatkowo będzie organizowany sabat czarownic, czerwonych czarownic, bo tak to trzeba nazwać, organizowany przez tak zwaną lewicę, czyli znowu komunistów w polskim parlamencie, w polskim Sejmie. Jest bardzo jednorodny skład uczestników czy dyskutantów. Można powiedzieć dwoma słowami. Sami swoi. Będą dyskutować między sobą, będą sobie potakiwać, znowu będą się powoływać na coś, co nie istnieje, bo oryginału owych notatek nie znaleziono. Do tego wszystkiego wpasowywane są także tego typu informacje, że ogień zamordował kilkaset osób. Oczywiście kobiety i dzieci, no bo to zawsze najlepiej takie coś oddziaływuje na tak zwaną opinię publiczną. Takich rejestrów nie ma i takiej skali ofiar nie ma. I to nie były kobiety i dzieci. Jest to oczywiście wszystko do zakwestionowania. Do tego dochodzi czynnik słowacki. Rzeczywiście w 1945-1946 roku ludzie z oddziału, ze zgrupowania Błyskawica, którym dowodził major Józef Kuraś Ogień, dokonywali akcji rekwizycyjnych i akcji odwetowych po stronie słowackiej. Ale dlaczego? Czym to było spowodowane? Jeśli oddzielimy wiedzę, ta, która jest niezbędna do wyjaśnienia tej sytuacji, od tego, czym jest obecna propaganda, to tego nie zrozumiemy. Otóż 1 września 1939 roku marionetkowa Słowacja była sojusznikiem III Rzeszy Niemieckiej. I na niektórych odcinkach frontu uderzenie Słowaków nastąpiło wcześniej, jeszcze w sierpniu 1939 roku. Do niektórych jednostek słowackich nie doszły rozkazy odwołujące atak na Polskę. Później Słowacy, czyli ich formacje kolaboracyjne, usiłowały przejąć, okupować Podhale, Zakopane, Nowy Targ. Wszystko to, co by im pasowało, to by sobie wzięli. Ale Niemcy byli zazdrośni. Skoro wkład Słowaków nie był taki istotny, duży, nie wpłynął na losy kampanii wojennej 1939 roku w Polsce, w związku z tym Niemcy uznali, że aż tyle im się nie należy. Dostali tylko i wyłącznie ochłapy. Ale polscy żołnierze, polscy oficerowie byli w niewoli słowackiej, byli oddawani Niemcom. Klinkowa garda, czyli policja słowacka, która była w służbie niemieckiej, była bardzo Polakom nieprzyjazna.
Przez Słowację prowadziły sztaki kurierskie na zachód i Chlinkowa Garda czy Straż Graniczna Słowacka wyłapywała Polaków, albo załatwiali te sprawy sami z nami, albo przekazywali ujęte osoby Niemcom. To była ścisła, jednoznaczna kolaboracja z uczestnikiem, napastnikiem, III Rzeszą Niemiecką, który wespół ze Związkiem Sowieckim dokonał podpalenia Europy. I dzisiaj oddzielanie tych wydarzeń, mówienie, że o, jakiś ogień napadał sobie na jakichś Słowaków, oczywiście jak zwykle, kobiety i dzieci, no bo tylko to oddziaływuje na emocje. W tym wszystkim prawdy nie ma i na tym poziomie takiej dyskusji tej prawdy nie będzie. Jest to bardzo bolesne i bardzo przykre, że 30 lat po rzekomym upadku komuny cały czas musimy się bronić, cały czas jesteśmy zepchnięci do defensywy. Zbrodniarze, mordercy, ale także zbrodniarze ideologiczni, propagandyści komunistyczni nigdy za to, co zrobili, nie zostali rozliczeni. I dzisiaj znowu ich mamy na karku. Dzisiaj są w Sejmie, dzisiaj są w Europarlamencie. Mogą z nami praktycznie robić, co chcą, także na arenie międzynarodowej. I to rzeczywiście robią. A my jesteśmy zbyt bierni.